body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Ruski z rosołem. Witam was, moi kochani, wspaniali, najlepsi na świecie, logopedów, jako kołacha. Najlepsi w świecie. Najlepsi w świecie widzowie, kochani. Dzięki w ogóle Przemku za podpowiedź, jeżeli chodzi o miecz... Boże! Jeżeli chodzi o miecz duszy. Jeżeli chodzi o miecz duszy, bardzo dziękuję. Miecz zaklinacza dusz, czy jakoś takoś. Nie wiem, czy to podziała, zobaczymy. Mam teraz, słuchajcie, dom. Mam cel, żeby kupić dom. Już mam pieniążki na tenże dom, patrzcie, bardzo proszę, ale ponoć jeszcze trzeba mieć sporo hajsu, żeby go urządzić. A jak chcę mieć ładny domek, żeby potem mi żona nie kazała kupować tam firaneczek i innych dziwnych rzeczy. Mam też kawę w markowym kubeczku, także jestem gotowy na przygodę. Chciałem jakąś misję szybko, misję, na której można zarobić i cóż, no na pewno można zarobić na pokonaniu Hejszta bandytów. I taka też to jest misja. W okolicach Białej Grani, obóz bandytów. Nie wiem, czy to nie jest troszkę za wysoko jak na moje progi, ale jak to się umówiło, kto nie egzekuje, nie pije szampana, nie? Zobaczymy. Idziemy z Liwią, Lidzią, Jezu, Liwią, Liwia, cześć Liwia, idziemy z Liwią, Lidzią, co jest? Idziemy tutaj, kurczę, zrobić jakieś fajne rzeczy. Upsi. Chcesz dziś umrzeć? Co? Na więcej to nie stać. Oj, chyba napełnię mój duszy kamień. Tak jest! Wszyscy? No słuchajcie, słuchajcie, zróbmy tak. Strzała, ametyst, wino, złoto. Najpierw, słuchajcie, zróbmy tutaj to, co każdy porządny Typson robi, czyli zabierzmy ważne rzeczy od nich, a potem jak to zrobimy, to się jeszcze przejdziemy po różnych zakamarkach. Długi łuk, nie, stalowa strzała, ale tu jest złoto, strzały, dobra.
Nie, my chyba w jednym napełniłem, tak? Nie jestem pewien. Stalowy miecz, ale nie bierzemy. Nic nie biorę z tego, bo to za ciężkie, tak? Nie ma co ich rozbierać. Gdzie tu teraz trzeba iść, słuchajcie? Młotek. No, nie wiem po co go wziąłem, ale dobra. O! No tak, kto go zabił w ogóle? Bo nie ja. Chyba Lidia nasza kochana. Co tu mamy? Trzeba wszystko przeszukać, nie? O! Bierzemy, 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 bierzemy. Strzała też bierzemy. Przejdźmy to, bo potem może nie być okazji, nie? Potem się zapomnę i co? Chyba tak pochodzę dookoła i nic nie znajdę. To jest jakieś spalone. Wejście do fortu. O kurde. Jak ty dziadu. Ładne to było, ładne fatality, musicie przyznać. Śmieszne galoty. Flet. Kto chce flet? Chłopaki. Pusto, dobra. Aha, przyszedłem w manekina, jestem zajebisty. Dobra, weźmy, potem się on sprzeda. Miuto, monety. Kufer. No ale chociaż strzeliłem w głowę, no jest jakiś pozytyw. Tam coś może być? Przejdźmy. Przejdźmy, obejrzmy. Przecież żebym czegoś tam nie przegapił. Tu jest jakaś kuźnia. Szkoda, że pusta w środku. Jakieś miecze by się przydały. No dobra, muszę wejść do fortu. Pytanie, którędy się wchodzi. Wróćmy tutaj. No bo to jakieś wejście z góry. Chodźmy. Napiję się kawy jeszcze.
Ja tylko gotuję i sprzątam i robię wszystko, co mi każą. Niech ci będzie. Czy mogę wyjąć tą strzałę z pleców? Tą ci chyba nie. Miska, miska, miska. Kocioł. No puść mnie. Ich ty. Co tu jest? Ziemniaki. Nie chcę żarcia. Tutaj iść, czy... tu byłem, tak? Chodźmy tutaj. Muszę zacząć nosić dużą bucie. Ciągle mnie ktoś rozbraja. O pierdę. Wow. To był jakiś magik po prostu. Ile jeszcze w ciebie muszę strzelać, ty? Wyglądasz jak jeż. Pęknięty jeż. Szczyt sezonu. O nie! Zabił mnie! Co tu się dzieje w ogóle? Robimy to jeszcze raz, nie? Ja tylko gotuję i sprzątam i robię wszystko, co mi każą. Ej, przy tym tutaj było dwóch. Tutaj byłeś jeszcze. Kto wchodzi? Dobra, czekajcie, ja sobie zapiszę, bo tutaj widzę, że gra jest ostra. Wychodzi z tego fortu. Ludzie przychodzą i odchodzą. Ledwie to zauważam. Może się uda. Najpierw trzeba tych rozwalić, tak? Prawdziwą walkę.
Nie, no to jest ork jakiś, w ogóle to jest podłe. Jak go zabić? Drugi raz mnie zabił już. Da zrobić inaczej. Trzeba tam wejść na pełnej i od razu ich zabić. Bo to jest... Jak to zrobić? Tą trzeba szybciej zabić, no. Łuczniczkę. Trzeci raz chyba to próbuję. Chyba, że tamtego zabić i się schować. No możesz mi włączyć ten łuk. O mój Boże! Jeszcze raz. Jeszcze raz trzeba to zrobić. Kurka wodna. Ale pan zabił mi tą Liwię, nie? To musi być jakiś dobry kot. Trzeba brać na siebie też ciosy. A, no nie wiem jak to zrobić, kurde. Dobrze, słuchajcie, ja zrobię sobie tutaj zapisz grę. A teraz ten koleś jeszcze nas kurde, no. Zróbmy inaczej, zróbmy szybki. Zabijemy tego, potem pójdziemy po tego lodowego. No nie wiem, nie ogarniam, kurde. Ile razy można próbować podejście do tej gry? Nikt nie
Nic! No i nie, znowu to samo. Ha. Dobra, to trzeba zabić tego i potem się schować. Jak ona odejdzie, trzeba zabić tego, co tak grzeje dziwnym ogniem. To jest jakieś chore. Nie poddam się oczywiście. Miałem kupić w tym odcinku doma. Nikogo już tu nie ma. No trudno. Nikogo już. 20 minut. Zajebisty jestem. Gracz w Skyrim. Zabijmy tego, się schowamy. Potem zabijemy tamtego. Szybki zapis. To się przyda. Kurde, nie wiem jak to zrobić. Tu jest trzech bardzo mocnych jeszcze ludzi. Szybki zapis. Dobra, mamy dwóch mniej. Bardzo ciężkie to jest, bez kitu.
Jestem taki przejęty. To trzeba iść na górę. Bo tu co na górę są jeszcze, tak? A nie na dół iść. Czy może ja mogę użyć lepszych strzał? To wiesz, będzie lepsze obrażenie, tak? O mój Boże, udało się, ale padaka była. Wystarczyło zmienić strzały, nie? Na lepsze. Dobra, słuchajcie, teraz muszę... poszabrować, ale generalnie jestem przerażony. To jest, wezmę to. To trochę kosztuje, nie? Zrobię jeszcze raz szybki zapis. Pół godziny, słuchajcie. Ale mordęga była. Jakiś kurde, wiecie. Magik. Szkielet. Bo nie jest nic warte. Jezus Maria, spalone ładnie się bawili. Strach się bać. To jest wszystko. Kufer. To chyba szalet jest. Wow. To ja zapiszę. Dla pewności. Patrzcie. Nie ma jak wchodzić w pułapki na niedźwiedzia. Ser, gdzie idziemy? Tutaj chodźmy. To się posprzedaje. Albo wyrzuci. Skóra.
Mieszek. Skóra. Ciekawe to jest. Tutaj może być dużo fajnych rzeczy jeszcze. Aha, tutaj byłem. Super. Czyli muszę iść w drugą stronę. Czyli w tą. Tak? Chyba tak. Kurczę. No ja chyba jedę jakiegoś bossa. Już? Nie, no to nie może być tak. Czy to już? Jeszcze go nie zabiłem, no właśnie. W drugą stronę idę? Nie, bo tu muszę odbić w prawo. Tu nie ma żadnego przejścia w prawo. Ja nie wiem, poczekajcie, trzeba tu poszukać jeszcze jakichś przejść tajemnych. Tu byłem. Tu wchodziłem, a tutaj zobaczmy jeszcze raz tutaj. Tutaj nic nie było. Tu byłem. Tu nic nie ma. Tu wchodziłem, tu schodziłem, tędy szedłem. Tak, tędy szedłem. A tu jest wyjście. Może tam trzeba do tego fortu od góry wejść. Chyba, że ten ork był tym szefem. Był Krzysztofem Jarzyną. Gotuję i sprzątam. Robię wszystko, co mi każą. Nawet nie wiem, kto wchodzi i wychodzi z tego fortu. Poczekajcie, zrobimy inaczej. Tam widziałem jeszcze jedno wejście. Od góry do fortu. Ciekawe, czy to mnie zaprowadzi. Tu nie byłem. Szybki zapis. Złota nigdy zbyt wiele. Jeszcze tylko jeden dobry łup. Przyszedł on po prostu w złe wejście. To jest jakiś trup. Nie mam zamiaru wracać do tego śmierdzącego więzienia. Wolę zginąć. Jest ta chyba. Idziesz.
Ale to będzie długi odcinek. Otwieramy to wszystko, bo to wiecie, doświadczenie. Dobra, udało się. Także będziemy mieli tylko niedługi odcinek. Gol. Ładna imprezka, widzę. Pusty troll. Dobra, słuchajcie, pootwierajmy. Tu nic nie ma. Nic nie ma. Jakiś trup. Biedne, co nic mi myśliwymi robili to. Dobra, tu byliśmy, tak? Co tu mamy? Tunika, onuce. Aha, pasujące znalezisko. Idziemy dalej. Muszę znaleźć tego Hejszta. To jest tylu wrogów, ja nie wiem. Tu jeszcze możemy się potem na górę. No zobaczmy, wyjdźmy, gdzie to będzie. Ale chyba muszę na górę iść, tak mi się wydaje. O, tu nie byłem jeszcze. Dobra, to wróćmy. Osłaniam cię. Wróćmy Lidzia. Wróćmy Lidzia tam, gdyż tam była ta brama na górę. Aha, tu jest pusto. Super. Dobra, to wracamy. Ty, no, ten szef gdzieś musi być. No, gdzieś tu. Nie, no, ja tu byłem. Tu już nie ma nic. Otwórz to Skyrim. To był ten magik. To chyba całe, nie wiem czy całe, czy nie całe. No jestem zmieszany i wstrząśnięty. Kaj jest Hejszt. Tu jest wyjście. Tutaj byłem, tam też byłem.
Nie widziałem żadnego komunikatu, że oczyściłeś to i w ogóle jesteś super najpiękniejszy. Pokażcie mi misję. Zróbmy inaczej. Z drugiej strony on mi każe tu iść. No kurde, no ja nie wiem, gdzie jest ten przywódca bandytów. Są tu jeszcze jakieś wejścia? Tu byłem, tu byłem. Tu byłem, tu wchodziłem. Może ten Ork był tym przywódcą? Ach. Broń. A zróbmy inaczej. Wiecie co zrobimy? Wyjdźmy. On mi każe wyjść. Zobaczcie, mapka mi kazała wyjść. Odejdźmy stąd. No nie, no gdzieś jeszcze ktoś musi być. I co mam zrobić z tym fantem? No ktoś tu jeszcze jest. Ktoś tu jeszcze oczywiście jest. Więcej cię nie stać. Skąd ty się wziąłeś? Przecież nie było ich przedtem. Skąd się oni tutaj wzięli? Przedtem ich nie było. Jak to się zbugowała ta gra? Co tu jest? Złoto. A jaki masz miecz? Tarcza, hełm, buty. To są chyba jacyś wynajęci na mnie ludzie.
peski to... No jak pamiętacie, ja mam tych... Ten kontrakt, zaraz go zobaczymy. Księgi, kontrakt. O nie! Patrzcie no. Chcieli mnie zabić. Tu coś jeszcze jest. Tu chyba nie byłem. Czy byłem? No oczywiście, że tu byłem. Boże, no ja nie kumam. Gdzie mam iść? Przebiegniemy to jeszcze raz. To jest to. Tu są więzienia. Tu są lochy. Co to jest za klatka? Jeszcze trochę. Nie kumam, po prostu nie kumam. Nie wiem, co mam tutaj zrobić, żeby się stąd wydostać, żeby pobić tego szefa bandytę. Tutaj nic więcej nie ma. Nie ma żadnych przejść, nie ma żadnych wyjść. Na pewno zaraz napiszecie w komentarzach: o Markowy, przecież to było wejście, a ty nie wiedziałeś, ha ha ha, ale jesteś nubem. Tu było wejście, tu też było wejście. Tu jest wyjście do Skyrimku, a tu jest wejście do Szarej Fortu, tak? Dobra, jeszcze raz ten Fort. Tu nie byłem. Tu już coś jest. Ty, bo tu nie byłem. To są zwłoki. Ale tutaj nie byłem. Przeczytajmy książki. To będzie tutaj godzinny odcinek ze Skyrima, bo Marek nie potrafi znaleźć bossa, którego ma zabić. Co ciekawe, czego jeszcze nie widziałem. Tak biegam jak głupi, to był ten łuk, tak? To dziwne, bo przecież tych zabijałem. Tylko jedno szło do góry, drugie szło w dół. Może to jest inne miejsce? Już nie, no to jest tutaj byłem. Dobra, tutaj pójdziemy, to gdzie wejdziemy? Wejdziemy na dół. To będę kopał pudełka do skutku. Tu jest wyjście. Ja nie wiem, ludzie, ratujcie mnie.
Tu jest to wejście. Tu jest zejście na dół. Tędy wchodziłem, to jest to główne wejście. Napadają mnie ciągle bandyci, jest uroczo, ale co z tego, jak nie mogę znaleźć wejścia. Tu wchodziłem. Może tam gdzieś. To jest ta wieża, ale w tej wieży nic nie było chyba. Tam też byłem. Nie no, kochani, ja naprawdę nie wiem. Chyba, że to nie jest w ogóle to miejsce. Może ja w złym miejscu jestem. Ja chyba jestem w złym miejscu. Ale ze mnie tłuk po prostu. Fog trzeba przystań, a miałem iść do stoi. Ale jestem nubem. Dobra, to zejdźmy stąd. Powieśmy się przy okazji. I co, zostawimy to tak. Oto ja stoję, pójdę w następnym odcinku. Splądrowałem Fold zamiast Ostoję. Jestem genialny, gratulacje dla mnie. Ale zobaczymy się już niedługo w następnej części. Pa, pa, hej, cześć.